Neuert powiedziała, że stanowisko Stanów Zjednoczonych dotyczące nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej jest znane i zostało jednoznacznie wyrażone. Zaprzeczyła jednak, by miało to wpływ na współpracę dyplomatyczną i wojskową z Polską. Rzeczniczka nie odniosła się do kwestii prawdziwości noty dyplomatycznej mówiącej o rzekomym ostrzeżeniu ze strony Amerykanów, że do czasu rozwiązania problemu ustawy o IPN nie ma mowy o spotkaniach prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych z polskimi przywódcami.